siemanko widzowie. W dzisiejszym odcinku powracam z tematem garbusa. I co dzisiaj będę robił? No, z racji tego, że garbus już jeździ o własnych siłach, to zdiagnozowałem kilka usterek. Między innymi taka najważniejsza do usunięcia to jest gaźnik. Wydaje mi się, że on jest tam w środku zanieczyszczony. Tu widać, że kiedyś ten silnik strzelał w gaźnik. Teraz już tak nie ma, ale widać, że jest sadza. Ja chciałbym to wyczyścić. I co tu jeszcze? Tu widać, że tu mamy w ogóle tą spiralę odstania źle ustawioną. Muszę to stanie dobrze ustawić. Co dalej? Tą sprężynkę wymienię. Chciałbym jeszcze sprawdzić te membrany. Tak po prostu przejrzeć ten gaźnik, sprawdzić membrany, w jakim są stanie. I te połówki tego gaźnika. Sprawdzić, czy te powierzchnie są równe, czy nie ma tam jakiejś tam szpary, czy to dobrze przylega, czy nie ma jakiegoś lewego powietrza. Także w dzisiejszym filmie zajmę się taką szybką regeneracją gaźnika w garbusie. Jeszcze tylko powiem, że to jest gaźnik, będzie tu widać, Solex 31 PICT3. Tu mam uszczelki membranki. Tym, że jak przyszło, to skapnąłem się, że te uszczelki nie są dokładnie do tego gaźnika, ale może coś jeszcze uda mi się w szafie znaleźć z uszczelek. No, myślę, że membranki będą pasować, inne elementy też, a ta uszczelka największa może nie pasować, ale spoko. Możliwe nawet, że nie będzie trzeba jej wymieniać. Więc zacznę od zdemontowania tego gaźnika. Tu jest jedna śruba na klucz 13. Tam z drugiej strony symetrycznie jest druga śruba na klucz 13. No i podpinam sobie to wszystkie paliwo. Tutaj kable. Idą dwa kable. Jeden kabel idzie do ssania, a drugi kabel idzie do... tu jest taki zawór, elektrozawór. Do tego elektrozaworu. No i w sumie tyle. Więc najpierw zdejmuję gaśnik, biorę go na stół i rozbieramy dalej. Ja to robię na gorącym silniku, ale wszystko mnie parzy, ale lepiej to robić na zimnym. Okej, czy coś jeszcze zostało? Aha, kabelki. Tu jeden i tyle. Mam gaźnik, można zacząć go rozbierać. Żeby zdjąć tą górną pokrywę, trzeba odkręcić raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrub na śrubokręt płaski. Był nowy zawór założony, iglicowy, tak to się chyba nazywa, zawór iglicowy.
dalej. Tu jest komora pływakowa. Tu jest taki plastik, który zabezpiecza pływak. O, no proszę bardzo. A tu jest cały pływak. Solex. Ten wygaśnik nawet nie jest jakiś brudny. Tylko, że po prostu tutaj gdzie jest ta gardziel cała. Tu jest dużo takiego nagaru. No i z zewnątrz jest trochę brudny. Ale na przykład tutaj, tu gdzie jest komora pływakowa, tu gdzie całe paliwo wpływa, to jest elegancko czysto. Dobra, rozbieramy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Aha, tu jest uszczelka. Tu jest uszczelka, która jest łączy gaźnik z kolektorem. Jest pomiędzy gaźnikiem a kolektorem. Delikatnie też trzeba ją zdjąć. W tym gaźniku znajdują się dwie membrany. Jedna jest tutaj, w tej połówce, a druga jest tutaj. Zaraz sobie to ją zdemontuję. Jest membranka, troszkę brudna tutaj była, ale jest cała. Jeśli jest przerwana, to znaczy, że trzeba ją wymienić, ale jest cała. Po prostu ją troszkę umyję. Dobra, membranka, tu jest taka sprężynka. Więc tu jest jedna membrana. Tu jest w ogóle stara sprężyna. A tu jest nowa. Nie wiem skąd to było, czy z gaźnika to było, czy czegoś innego. No. Na razie to nie będę tego dalej rozbierał, tylko zajmę się tą drugą membraną. Ona jest tutaj. Również membrana cała. Wiele kilometrów po tej ostatniej regeneracji nie przejechałem, więc myślałem, że te membrany będą całe. Tak wygląda ta druga membrana. Jest dicior. Dobrze. Cóż, no tu jeszcze został do wymontowania zawór iglicowy. On jest dobry, no. Tu są takie podkładki i jest jedna podkładka. Podkładkami reguluje się tutaj wysokość, znaczy poziom paliwa w komorze pływakowej. O, tak to dokładnie jest. Tu jeszcze jest do odkręcenia taka spirala od ssania. Dobra, odkręcone. Tak wygląda spirala od ssania. Tu jeszcze ten plastik sobie wyjmę, bo jak to będę mył benzynem, to przecież nie mogę tego umyć. Rozbieram gaźnik na części pierwsze, no praktycznie na części pierwsze. Ten zawór iglicowy zdjąć, nie wiem. Zdejmę. 13. Do zaworu jest klucz 14. I pod zaworem była jedna podkładka. Thank you.
dobra, dolna część to jest już całkiem rozmontowana, a górna też, więc można czyścić. Tak wygląda gaźnik po czyszczeniu. Jest znacznie lepiej, no ale w niektórych miejscach nie da się go tak wyczyścić, żeby był jak nowy, na przykład tutaj. Ten gardziel już fajnie wygląda. Komora pływakowa czyściutka. Za chwilę sobie jeszcze przedmuchamy ten gaźnik sprężony powietrzem.